System automatycznej paletyzacji w OSM Piątnica. Prezentowane rozwiązanie centralnej paletyzacji produktów realizuje proces transportu, paletyzacji oraz etykietowania tacek z kubkami śmietany, jogurtu, kefiru oraz twarogu. Produkty dostarczane są z trzech maszyn produkcyjnych za pomocą jednego robota przemysłowego. System zaprojektowany do nominalnej wydajności wynoszącej 80 tac na minutę i 32 palet na godzinę. Bieg systemu rozpoczyna się na wyjściu pustych tacek z dwóch sklejarek tacek. Tacki transportowane są za pomocą transporterów płytkowych FlexLink do dwóch maszyn napełniających AMPAK posadowionych w drugiej hali produkcyjnej. Po procesie nalewania kubków pełne tace z produktami odprowadzane są za pomocą wertykalnych przenośników FlexLink do urządzeń sztaplujących tace. Tace w zależności od typu produktów grupowane i sztaplowane są w zestawach 4x2 oraz 4x4, dając odpowiednio grupy 8 i 16 tac. Inną linią produkcyjną obsługiwaną przez system paletyzacji jest linia twarogu wiejskiego posadowiona w kolejnej hali produkcyjnej. Podobnie jak dla poprzednich linii transportowych, także i tu zastosowane zostały systemy wertykalne do transportu pełnych tac z modularnym łańcuchem antypoślizgowym, zapewniając przejścia komunikacyjne. Tace z linii twarogu dostarczane są do sztaplarki sztaplującej po 6 tac w stosie. W dalszym biegu transportu zgrupowane tace doprowadzane są do trzech systemów przygotowania pełnych warstw do poboru przez robota przemysłowego. Po zgromadzeniu pełnej warstwy tac następuje wyniesienie warstwy do góry, skąd robot pobiera warstwę produktu, paletyzując ją na dedykowanej strefie odłożenia. Odpowiednio dla trzech maszyn produkcyjnych zaprojektowano trzy strefy akumulacji i poboru tacek. Kompletnie ułożone warstwy podnoszone są za pomocą czteroosiowego robota firmy Fanuc model M410IB o udźwigu 300 kg wyposażonego w uniwersalny chwytak widłowy. W zależności od typu paletyzowanego produktu co 6, 7 bądź 12 warstwę robot układa tekturową przekładkę pobraną wcześniej z automatycznego zasobnika i podajnika przekładek. Transport palet odbywa się całkowicie automatycznie. Operator uzupełnia stosami pustych palet, automatyczny zasobnik i podajnik palet pustych. Po wprowadzeniu palet, zasobnik odpowiednio podaje palety do systemu paletyzacji, które za pomocą transferów oraz transporterów rolkowych wprowadzane są na dedykowane miejsca paletyzacji. System został zaprojektowany tak, aby każda ze stref paletyzacji posiadała bufor palet pustych, zapewniając w ten sposób nieprzerwaną pracę systemu w czasie paletyzacji oraz skrócenie do minimum czasu odprowadzenia pełnej i załadunku pustej palety. Po dostarczeniu palet w miejsce stref paletyzacji i ułożeniu pełnej palety produktów przez robota przemysłowego, gotowa paleta automatycznie zostaje odprowadzona odpowiednio do jednej z trzech stref buforowych palet pełnych. Buforowane na modułach transferów FlexLink palety przekazywane są w dalszej kolejności do systemu automatycznego etykietowania palet. Gotowe, oznakowane palety odprowadzane są automatycznie do windy wprowadzającej palety do automatycznego tunelu chłodniczego. Nadrzędnym systemem sterowania odpowiedzialnym za zarządzanie procesem kodowania palet jest jednostka centralna, komputer z oprogramowaniem SCADA do komunikacji z systemem WMS Impulse, maszyną drukująco-etykietującą oraz sterownikiem systemu paletyzacji. System sterowania stacją paletyzacji bazuje na sterowniku Siemens S7 wyposażonym w panel dotykowy pozwalający na nadzorowanie i ręczne sterowanie całości systemu.